Oto wszystkie sceny z Tytanem TV Manem. Zapraszam serdecznie, moi drodzy. Jak myślicie, ile jest odcinków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na, trzy, na, czta, pięć, na, szesna, na, 18, 19, koło 20, słuchajcie, nieźle. Tu się nasz Tytan TV Man pojawił. Pierwszy raz. Aj, to były czasy. Taki, był wtedy taki słabowity trochę. Znaczy, jak sobie porównacie z tym, co jest teraz, natomiast wtedy, no to już kozak się wydawał, nie? Ten Tytan TV Man. Jeszcze te emotki. To było coś. Ale co mnie martwi, to jeszcze nie mamy przecieków w nic na temat całego full epizodu 7.7. Więc prawdopodobnie, no dzisiaj się nie pojawi ten odcinek, bo byśmy mieli cokolwiek od Booma. O, tu się stał Cinemamanem. To jest ciekawe, że Tytan TV Man ma jakieś takie koneksje, połączenie z głośnikami. Ciekawe, czy coś z tego wyjdzie w przyszłości teraz, na przykład w full epizodzie, nie? No tutaj tego zainfekowanego głośnika, nie? Atakuje. Wyrwał to. I tu też sekretny agent się pojawił, nie? No aż tutaj zmierzymy się, wiecie, w tym miejscu, gdzie będzie pułapka G-Mana. Uwu. No, tu jest ta pułapka. I tu się G-Man pojawił, nie? To jest prawdziwy G-Man. Ale tutaj za łatwo jakby dał się pokonać, nie? I tytan głośnik mu zrobił, nie? Trochę niefajnie, panie tytanie głośniku. Oj, tu już ulepszony, nie? Oj, tu się pojawił, nie? Tytan. Ty, jeżeli tutaj były te animacje takich piorunów, to wydaje mi się, pamiętacie tę scenę, gdzie ten ninja z Kibidi Toilet z zaklejonymi ustami wziął soczewkę? Tam w tle potem było taki wybuch jakby, to może Tytan TV Man się tam gdzieś teleportował w tle, nie? Ten mu dał soczewkę. No stabbing, nie? Tak powiedział. I tutaj jest ta walka i tu też UFO jest ukryte, nie? Tu odczepiane te monitory, co latały. Fajne, fajne to. Czy ten jeden użył tej kontroli, nie? No i nie ma takiego kontrolowania.
Chłop się zdziwił, nie? Lol. Tylko, że to już wtedy są te roboty, nie? To już wtedy były roboty z Skibidi. A to jest ten fejkowy z Godzillą przeciek. Aha, dał mu energię. Sztama przybita. A i teraz dał tą energię temu, nie? Tytanowi głośnikowi i 300 sze... No, tu zaświrował, nie? Rozwalił wszystko. O, to jest Detainer. Już tu był troszkę poniszczony, nie? To był przedsmak tego, co ich spotka. Ale ten naukowiec tu dokonał żywota, nie? Chłop się wyżywa po nim. Ja cię gwizdzę. Tutaj mają te duże rakiety, kurka, i rozwalił mu monitor. Tu już będą ścigać G-Mana, nie? Że też się tak G-Manowi udało uciekać, nie? Cały czas, mimo wszystko. Tutaj te sceny. Oj, tu walka, nie? No i ta kula, słuchajcie, agenta, nie? Która mu wyłączyła te promienie. No i tu było ten zielony promień, nie? To było fajne, nie? You need me, potrzebuję. Wtedy, jak się to role odwróciły, G-Man teraz ten. G-Man teraz ratuje Tytana TV-Mana, nie? I uciekł, nie? Ale że te pierwsze Skibidi Toilet się tu pojawiły, to mnie zastanawia, nie? Że to dziwne takie. Nie
give me one chance. Ten cały czas uciekał, nie? A potem się zacznie Astro Ark, nie? Wow. No tu jest ta transmisja. Ten bez nogi. No tu się zdziwią, zaraz się pojawi ten. No i tutaj się Astro pojawią i Tytan Kamera się poświęci. Mamy Shortcika, którego widzieliśmy ostatnio. Czemu on powiedział, że głośniki to ogarną? O, Tytan TV Man się pojawił. To już dobrze znamy tę walkę, nie? To jest ten skoczek, nie? Co go tam... No. Ale dzięki temu, jak się wszystko uspokoi, to TV Mani mogą sobie zebrać, słuchajcie, te sample tych wszystkich lepszych Astro, nie? Miejmy nadzieję. Czemu wtedy tarczy nie włączył ten Tytan TV Man? No i tu się już Juggernaut, nie? Tu będzie ta part czwórka zaraz. A wiecie, on cały czas prowokował, żeby się pojawił ten mocniejszy przeciwnik. To jest ciekawe, nie? Ta scena, ta mina i ucieka, nie? Tylko to jest wada, że on się nie może szybko teleportować. Ładnie go tu poskładał.
O, i stracił tą broń, to było fajne, nie? No ale tu, że Tytan TV-man serio się nabrał na to, że on ten... No... Get up! Na kozaka, wstawaj! Tak mu siad i wstawaj! Nieźle, słuchajcie. No ale w full epizodzie dostaniemy pewnie jeszcze więcej scen. Chociaż być może w końcu się dowiemy, co się stało z Tytanem Kamerą. Ten tu uciekał. A ten promień mnie zastanawia tu. Aha, tu jest jego. Tu jest Kora, tu jest ten zniszczony. Ciekawe, no zobaczymy, co się wydarzy, ale fajne jest to zestawienie.